14 października bieżącego roku w naszym mieście odbył się drugi bieg uliczny imienia Jana Pawła II. O godzinie 14 uczniowie szkół i innych placówek łęczyckich spotkali się na ulicy księdza Jerzego Popiełuszki, aby uczcić pamięć papieża Polaka. Wszyscy z niecierpliwością czekali na swój start. Gdy nadszedł czas na daną kategorię, jej reprezentanci z uśmiechami na twarzach wyruszyli w trasę biegu. Pogoda dopisywała, a o bezpieczeństwo uczestników zadbał ambulans. Jak ci się biegło? Biegło się bardzo dobrze, aczkolwiek pogoda jest bardzo dobra. Transfer urbański, trzeba dotrzeć do komisji sędziowskiej. Nie specjalizuję się w biegach ulicznych, aczkolwiek był ten bieg poświęcony dla kogoś wyjątkowego. A jak się czujesz jako zwycięzca? Myślę, że w tym biegu nie jest ważne, kto zwycięży, ani kto będzie ostatni. Ten bieg służył po to, żeby oddać hołd Janowi Pawłowi II, a więc specjalnie przywiązuję do tego wagi, że byłam pierwsza. A co daje ci ten bieg? Przede wszystkim to, że mogłam oddać w jakiś sposób hołd Janowi Pawłowi II. No i myślę, że przyczyniłam się do tego, że ta osoba stała się przez młodzież, która trenuje, jakoś specjalnie uhonorowana. Pierwsze trzy osoby zdobyły medale oraz dyplomy, a zwycięzcy piękne złote puchary. Rolę koronującego sprawił burmistrz miasta Łęczycy Andrzej Olszewski, który z ogromnym zaangażowaniem gratulował najlepszym. Uczestnikiem biegu ulicznego był również radny naszego miasta pan Krzysztof Urbański, który tym samym był głównym organizatorem. Skąd pan wziął pomysł na bieg imienia Jana Pawła II? Odpowiedź jest bardzo prosta. Wziąłem z innych miast w Polsce. Doszedłem do wniosku, dlaczego Łęczyca ma być gorsza od innych miast, dlaczego Łęczycy mamy nie biegać na cześć naszego wspaniałego Polaka Jana Pawła II. A co ma na celu ten bieg? Przede wszystkim popularyzowanie aktywnego spędzania czasu wolnego i realizowanie słów Jana Pawła II. Nie budujcie mi pomników, a lepiej zróbcie coś pożytecznego dla ludzi. A w jaki sposób przyczynił się pan do tego biegu? Wyszedłem z taką inicjatywą do Rady Miasta. Jestem przy okazji radnym miasta Łęczyca i wyszedłem z taką propozycją radnym do radnych. Nie musiałem ich zbyt długo przekonywać. Wszyscy jednogłośnie przychylili się do mojej inicjatywy i w ten sposób już drugi raz biegamy na cześć Jana Pawła II. Mamy nadzieję, że ten bieg stanie się tradycją w naszym mieście i z roku na rok będzie więcej uczestników oddających hołd Janowi Pawłowi II.